товариш, ще слухаят 45 минут. Друга połowa sierpnia, Скала Мейс. Na pewno, bo piątuś spóźniony oczywiście godzinę, jak żeby inaczej. Lekcyjną. Cichy, co to znaczy calzone dla ciebie? Calzone to jest przepiękna buła z serem i pomidorem. No. Tylko jedna głowa ma. Musiałbym się nad tym dłużej zastanowić. W tym momencie nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Rybki czas. Pokaż cichy, jaki to jest czas. Rybki czas. Oj, rybki czas. Jak teraz? Już za późno, Longer. A, potrzebowaliśmy werbel. Ale mamy werbel. Przysiadać. Nie, po prostu wyżej, to jest kresie.
taka nasza tutaj z tym, że nagle jest. Mogłoby się robić to. Jesteś niezawodowym muzykiem? To twoje realia są takie. Langer, co to jest calzone? Jest taki pierog z chondrą. RX-7. Jeszcze jeden reverb? No. Ile ty teraz masz reverbów? Trzy. Trzy reverby, no to czwarty. Ale dwa są reversy. A, to wszystko zmienia. Odsłucha. Dobra, dziękuję. Co to jest calzone? To jest winogrono. Karkalskie winogrono. Duma by się nadało. No. Znalazłem takie na ławce, to sobie wezmę, dobra? A weź się takie, no. Irebibabo. Mati, co to znaczy calzone? Calzone? To taka pizza, taki pieróg. Kot, co to jest calzone? To jest piechotka. Siema, tu David, kocham Goofy Jeans Piątek. Właśnie jesteśmy na planie filmowym, kurwa. Jebać policję. Robi Goofy Jeans. Na pewno nie to robi. Nie ma sensu. Fagier ma 56 lat chyba, czy coś takiego. Widziałem go drugi raz w życiu, a on mnie przywitał. Kamil, co się dzieje dzisiaj? Szanowny, to moja rodzina. Kamil, co to jest calzone? Calzone to taka składanka z pizzy, chyba. Ci palusz lubi i piją piwo, a ci palusz lubi i piją piwo.
było, co tu się dzieje? Kręcimy się teledysk, Goofy Jeans, jest ze mną Johnny, jest z nami Marcin, jestem ja, jest z nami Dawid. Nie ma Zbyszka. Nie ma z nami Zbyszka. Gdzie jest kurwa Zbyszek? Zajebiste wokalki do Szlugazera. To prawda. Duba Witkowski, jebniki flipa! Prawie że. Drodzy. Spóźnieni, nic tego nie zmieni. Gol zapierdala, to jest super sprawa. Yo, pozdro. Yo. Wentylacja? Szyberdaszek. Pozdrawiamy Grzegórza. Skurwa Sargańska. Kurna Rzeszów. Rzeszów. Próba. Lepiej niż sposób jazdy po lewej stronie. Anak, co to jest kalzone? To jest jak masz coś takiego i robi tak. I czasem trafia, czasem nie. Później zostaje z tego nasiono, które może nie trafiło, ale zasieje się na nowo i da nowe owoce. Winogrona. No ale co mi z tego? Z nich można zrobić wino. Masz tak na tapę, tak? O, udało się. Na to spokojno będzie. No. Ostatnia próba przed koncertem. Krzysiek! Co to jest kalzone? Kalzone jest powszechnie znanym plackiem zrobionym ze śmietany, z czerstwego masła oraz z szpinaku. Co to kurwa jest? I pojechali. Słuchaj, załadowany. A co to oznacza? Co jest dzisiaj, kurwa? A dzisiaj takie będzie kalzonowane. Takie. Może też mieć... Sprzęch. Wszystko? Jeszcze tylko upewnię. Idź po kierowcę. Idź po kierowcę. Dank baj. Gdzie jedziemy? Gdzie? Gdzie jedziemy? Kurwa jedziemy? Masz kamerę? Kiedy masz kamerę? Kiedy masz gitarę? Kiedy kalzone? Wszędzie jak, nie ma w ogóle tutaj odpowiedzi na to. Nie ma odpowiedzi. To takie proste, bo gdzie jedziemy? Nie wiem, gdzie Gocha jedzie, ona idzie na razie do przodu, a co zrobi zaraz? Kto wie? Jadę w tego typu. No właśnie. Trzeba dać Kostkowi wielkie jądra. Deksa! Każda kawa! Gocha! No? Co to jest kalzone? Wydaje mi się, że kalzona bywa różnymi rzeczami w różnych momentach. W tym momencie kalzona na pewno jest przygodą, jest startowaniem z trójki i niesłuchaniem na ten temat komentarzy. Ktośmy są na miejscu. O kurde, Jaś.
Co to jest calzone? Calzone to jest taka odwrotna pizza. Dream of calzonation. Jest. Lori, co to jest calzone? Calzone to jest taki twór, tak jakby stworzony z atomów. I no nie wiem, myślę, że ma w sobie dużo ciasta i dużo takiego ciasta muzycznego. Jest dosyć ciężki, ale lekki, ale też dobry. I właśnie to jest calzone, tak sądzę. Alu, co to jest calzone? Pieruch. Pieruch. Tak. Co to jest calzone? To są same wspaniałości, pyszności i brokat. Nie wiedząc nam. Dziękujemy, Betel. Dziękujemy. Czekaj, trzeba wykorzystać taką okazję. Franku! Yo, siemano, co tam?
Michał Frankowski nas oślepia swoją jasnością umysłu. Tu dobrze was widzieć, nie wiem czy to audio zbiera. Zbiera. Franku, co to jest calzone? Calzone to taki pieróg, na ogół zrobiony z pizzy, zawiniętym w pizzę w środku. Yes. Co, jedziemy dzisiaj w trasę, jesteśmy spóźnieni jak chuj, więc see you later! Stąd powodzią wywołów nadchodzimy! Złożyłeś radio? Nie, składałem radio i potem i leciał cookies. Miasto budzi się! Trasa! Oto Wandal. A plot twist jest taki, że nawet nie jest kurwa nasz, nie? Katowice, 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 Katowice. Co tam, Anak? Co robimy? Flipy. Telefonem. Yo! Dziwne są te krany, automatyczne krany, totalnie ich nie rozumiem. Nigdy nie potrafię. Nie działają na ręce. Nie. One wtedy już nie masz rączek. One wykrywają stan białek około przysadkowo-mózgowo-kalzonowych, jak jest. Lord Pepper. To jest szef doktora Peppera. Lord Pepper. Da, 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 da. Kubuś! Słucham. Co robimy? Próbujemy przetrwać największą nawałnicę w Polsce po 97 roku. I drodzy, spojrzymy na świat oczyma Longera. Wiem, taki Braille dla samochodu. Dosłownie. To jest w rol Longerowi. Zobacz, co no, nic nie trąbi. No, very cool. Jebać narkotyki! Chuj! Kurgerbing! A tu sprzęch! No i Wandal. I chłopacy zadowoleni, napojeni. Nie ma burgera! A, no zjadł. Kurwa i Karus! Po czym rozróżnić niemieckie premium? Kraków Bochnia, Alboraski, no i Peace Jack, motherfucker. Kotki. Happy boys. To jest to happy boys. Możesz rzucić piątaka do kapelusza, jak będziesz chciał. El Mordo. Miau, miau. Co to jest calzone? Chyba adoptowaliśmy właśnie kota. Dziecia. Jamal. Ty już jesteś nasz? Cóż to za gwiazdy się wytaczają? A jedyny. Siemano. Yo. Yo. Nie. Czemu klikam w górę i mi idzie w Thank you.
paliło z tego się. Byliśmy duży przy jednak niebezpiecznym zbiorniku wodnym, akwenie. So pure, you're so beautiful. If you enter, will you enter? You can jump over the sun. It ascends to higher order to find enough. To find me. Thank you! Oj, jejku. A to jest dzieciak, nie? Tak, więc młody jeszcze. Tak? No, też w sensie... Śniadanie basisty. Co Jasiu ma? O. Wiatraki. To jest bardzo płaska część Polski i to jest trochę niepokojące, że nie ma żadnych wzniesień. Ale to żadnych. Dobrze, że jest Jaś. I to wychodzi, że jesteśmy w Poznaniu. To trzeba Dawida wypuścić. Ajajaj, Poznań, Poznań, to świat nie ja, ma się zmieniać. Pozdro Peloton Records. O kurwa, Karzone mi tutaj dojść dzwonić. Ajajajaj. Hello Poznań, mamy czas, także Urban Exploration Karzonation. Fajna Honda Concerto Spotted, fajna Honda Concerto Spotted. Strasznie fajna Honda Concerto. To się zgadza. I uwaga, i co? Dream of Carzonation. Trzeba puścić. Pięknie, ładnie, profesjonalnie. No i pyk! Cudowna Hondzina oznaczona, dziękujemy. I się zgadza. Zgadza. Siema! Siema, mam na imię Kuba. Co to jest Carzone? Carzone? Ty mi się to z makaronem kojarzy coś. Pozdrawiamy skłoty. Jebać na dzioli. Ej, w ogóle teraz widzowki działają, bo to nie jest wszystko rozrzucone. Wow. Ale mi suwa. Chłopca ma trójząb. Chciałbyś mieć taki trójząb, Kubuś? Nie, ja bym nie chciał mieć. Mamy przewodnika dzisiaj. Jest z nami Alex. Cześć Alex. Hej, Bobo. Także wybraliśmy się na Prowian. Oj tak, oj tak. Alex pokazał nam, gdzie się robi jedzenie. Dziękujemy, Alex. Anarchia. Tak naprawdę Cyceron powiedział, że oddajemy się niewolę prawa, aby zachować wolność i on ma rację. Jak jeszcze raz? Oddajemy się w niewolę prawa. Oddajemy się w niewolę prawa, aby zachować wolność. Książka Dyslexia działa też tak, że myślałam, że jest napisana jak Calaveys. Dosłownie to o tym samym pomyślałem. Thank you.
are swarming into the house. Yet I'm sitting alone on the bathroom floor. Brought a warm champagne and a shot to the door. I was supposed to have a time of my life. Yet I feel like dying. Przejebane spryt. No kurwa, gorąco w chuj. No i pograli, no i pograli. Pik, 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 pograli. Do domu. Do domu. Na imprezę. Beriri. Anarchia. Te razy, o, już widzę, co nie kminę. Zapisywał, ale tak, był patataj. No, okej. Patataj. To możliwe, że był ten sam numer, co ty. No i pograli. Wandal rusza w drogę. Cześć. Dobra, to już się ma być. Dobra, teraz w momencie. Ajajaj. Ja tylko na tą drobry i w ogóle chcę pomagać ludziom, wszyscy go lubią, wszyscy lubią Artusa. I później nagle w którymś momencie ta baluka sobie gdzieś poleciał i cała ziemia zaczęła w ogóle drżeć i się rozpierdalać. Bo wszystkie drzewa jakby były wycięte i nie miało co trzymać ziemi. Jakby cała planeta zaczęła kurwa być taka i wtedy ta baluga nie wiedział w ogóle jak to zrobić, jak ją ocalić, żeby ona się trzymała dalej w kupie, w kulce, no nie? Nie, strasznie kłócnie. Jak oglądacie ta balugę, nie słuchajcie tej części dokumentu, bo macie spoilery w niej. Spoiler alert. Oto pierwszy odcinek programu Zatapczanie. Z tej strony wasz host, Marek Moczumonka, zespół Karamalzone, powrócił z trasy i z rozjazdów. Także pora na koncert w Warszawie, w Łodzi i znowu w Warszawie z Hajdalaj. Godzina też jest taka, że chyba trzeba by zrobić coś na wydarzenie. Jak dobrze, że gitary elektryczne są ekranowane folią miedzianą, by nie piszczeć. Także możesz wyciąć trochę folii i naprawić swoją starą klawiaturę miedzią. Ale to nie wszystko. Jak później będą świecić się wszystkie lampki, to będzie tło. To by mówił Marek Moczymonka. Guys, kojarzycie jak, nie wiem, poster car, takie pojęcie. Kura z plakatu. Coś wspaniałego. Także jest taki plakat, który mam w pokoju. Kojarzycie chyba tą dwójkę. Tu jesteśmy w Re u Cypriana dzisiaj. Cyprian, co to jest calzone? Calzone? Pierożek taki. Włoski. Bardzo smaczny. Iii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 i
zestetyzować wszelkie emocje. Wszelkie.
polskie. Jest ze mną część składu Little Man Figurine. Nardwuar na budżecie znowu kontratakuje. Dobre. Fajne, fajne, podobało mi się. Maciej Dydek. A to jest, no nie jest. On jest 0-0 albo też. To jest calzone. Calzone to jest włoska potrawa składająca się z ciast na pizzę i składników na pizzę, ale zrobiona przez debila. A po koncercie do Filipka. Taki piękny. Grasz jakieś słodkie. Nie, cudownie, jak ja ich kocham, bo nie mogę. Ostrowski Janusz. Graliśmy dzisiaj w D&D, byłem mistrzem gry. Gry. A teraz będzie piłkiwo. Raszam do pysznowozu. Po prostu ja się grach falski jest piękne. To jest kawa. To jest kawa. A to jest nowy bas Jasia. O, jakie piękne cudo. Ale spoko. A wiesz, bo też ciężko, taki kolor będzie ciężko robić zdjęcia. My też kiedyś mieliśmy z Marcinem, widać co ktoś gra, nie? W tym momencie masz, ale się rytmicznie w miarę zgadza ruch i tak dalej. Ale jak ktoś śpiewa, no już śpiewa, no. To coś śpiewa. Rysyk ja widzę Tico, Tylanosa z Hasioka, WLPG, Polokokta. Nagrywamy dzisiaj? Boss. Cały czas wszystkie te takie, wiesz, melodyczne rzeczy są zajebiście. Teraz nagrywam. Ten bas tak napierdala, że jest strasznie miło.
To teraz wyjdzie zajebiste kalamajs, w sensie... Przez Słowakię, przez coś powinno. Teraz normalnie słuchaj wszystko, przez Słowakię lepiej. Jasiek nagrał bas. Nagrałem bas. Ale zajebiście gada. Okej, czyli z D-boxem daję sobie radę. Nie no, tak, wszystko. No, świeżutkie, wiesz, no jakby wszystko, ziemniaczki. Tak czyli schabowy na prawie. Nie no, wiesz. Twojej babci, ciepły tost na kolację, te wydrapki z tostera, nowe z Lego, z tych samych klocków, dobrym kojarzy paczki zbudowałem. Szalotka, pizza, pychotka.